Czy wiedzieliście o tym, że w Kocie w butach ostatnie życzenie została wykorzystana usunięta scena z Kota w butach, czyli pierwszej odsłony przygód o naszym rudym kocie? Otóż jak wspominałem przed momentem, w drugiej części Kota w butach możemy ujrzeć scenę, która została usunięta z pierwszej części filmu, a następnie została przerobiona na olbrzyma w drugiej części filmu. Ale nim przejdziemy do samej usuniętej sceny oraz powodu, dlaczego ona została usunięta z pierwszej części filmu, to zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bo trwa maraton i szkoda by było, gdybyście przegapili jakiś z odcinków. Na początku omówmy sobie scenę, która została usunięta w pierwszej części Kota w butach, a następnie została przekształcona na scenę w drugiej części tego filmu, a później porozmawiamy sobie o powodzie jej usunięcia. Tak więc sama scena przedstawia walkę kota w butach z jednookim olbrzymem, który to jest kuty przez kota w palec pod paznokieć i w momencie ukucia wypuszcza swój wielki nóż i odzwierciedlenie tego widzimy w drugiej części, jak kot w butach trafia górskiego olbrzyma w to samo miejsce. Następnie mamy znowu scenę z olbrzymem, który niszczy pomnik i bierze z niego wielki kamień oraz hamak, z którego robi proce i macha nią na prawo oraz lewo. Za to w drugiej części nasz górski olbrzym bierze sobie dzwon i tak samo nim macha. Potem mamy scenę, jak kot przysłania jedyne widome oko olbrzyma opaską z drugiego oka, co to też widzieliśmy w drugiej części. Po czym proca olbrzyma tak się zakręca, że ona się owija olbrzymowi wokół głowy i uderza go tym kamieniem z początku tej sceny, prosto w głowę. I w drugiej części mamy to samo, tylko że z dzwonem, co to w jednym i drugim przypadku nokautuje olbrzyma. Tak więc omówiliśmy już sobie tą scenę, a teraz omówmy sobie to, dlaczego ona została usunięta z pierwszej części, po czym po kilku zmianach trafiła do drugiej części. Żebyście zrozumieli to, czemu ta scena została usunięta, to muszę wam pokrótce przedstawić końcową fabułę pierwszej części, a więc kot w butach ze swoimi przyjaciółmi poszukiwał gęsi, która znosi złote jaja. No i to była gęś olbrzyma, do którego oczywiście domu dostali się wspinając po łodydze fasoli. I w tym filmie jest mówione to, że ten olbrzym już dawno wącha kwiatki od dołu. Plan jest taki. Wy łapiecie złote jaja, ja walczę z olbrzymem. Nie ma żadnego olbrzyma. Nie żyje już od wielu lat. Tak? Czyli nie odrobiłeś lekcji. No jasne. Zaczarowana fasola, rozdział 14. Olbrzym odwala kitę. Po czym nasze postacie uciekają z zamku olbrzyma i mają złote jaja. Wtedy powinna się pojawić ta scena, w której to olbrzym schodzi na ziemię po to, by je odzyskać. Ale tu stwierdzono, że skoro powiedziano wcześniej, że olbrzym walnął kitę, to nie będą mieszać tak bardzo fabule. I zamiast olbrzyma na ziemię schodzi olbrzymia gęś, która zastępuje tą scenę, którą widzieliście z olbrzymem. Po czym stwierdzono, że ta scena jest całkiem dobra oraz śmieszna, więc ją trochę przerobiono, żeby pasowała pod dwójkę. I tylko w niej zmieniono olbrzyma człowieka na olbrzyma górskiego, a resztę dostosowano do otoczenia, przez co studio zaoszczędziło czasu oraz pieniędzy, gdyż mieli już praktycznie całą gotową scenę. I w sumie jedyny powód, dlaczego to zostało usunięte, to zarys fabularny, pierwszej części. Ale i tak miło, że ta scena została finalnie wykorzystana. Jeżeli o tym nie wiedzieliście, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bo przypominam, że jesteśmy w trakcie maratonu, w którym to wrzucam filmy codziennie. Ode mnie dzisiaj to na tyle, no i trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.